Kolejnym zawodnikiem, do jakiego sobie zawitamy, będzie Piotr Zieliński z Napoli. Jego umiejętności dotychczasowe tak się prezentują. No, jest już zaawansowany wiekowo, znaczy jak, jeżeli chodzi o młody talent, ma 23 lata, ale chyba musimy o nim wspomnieć. Jest wyceniany na 24 miliony, 170 tysięcy miesięcznie. Jeżeli chodzi o jego historię, to Zagłębia przeszedł za 100 tysięcy do Udinese. Tam w Udinese, jak wiemy, sobie radził dosyć średnio. Dopiero po wypożyczeniu do Empoli zagrał 28 spotkań w następnym sezonie, 35 i z Empoli trafił do Napoli za 15 milionów, gdzie rozegrał 36 spotkań i zdobył 5 bramek. Jeżeli chodzi o jego informacje, już teraz ma 23 mecze i 3 bramki w reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o ulubieńców, to jest Paweł Zieliński, brat, obrońca z Miedzi. Także dowiadujemy się tutaj czegoś ciekawego. Były kolega zespołu to jest Wojciech Pawłowski, ale to jest z Udinese zawodnik, tak jest. Oni razem byli w Udinese i były kolega z zespołu Brikić, gdzie grali razem, również w Udinese. Pragnie zdobyć jakieś trofeum, jeżeli chodzi ten artysta drugiej linii, jeżeli chodzi o charakterystykę w mediach. Zrównoważony, Włochy. Oczywiście narodowość polska, tylko w Włochach grał. No i to chyba te najważniejsze informacje mamy już. Przechodzimy dalej. I już po 5 sezonach mamy pierwszą ciekawostkę i wielkie zaskoczenie. Jeżeli poznajecie zespół, tak, jest to FC Barcelona. 73 mecze w reprezentacji Polski, 8 bramek, jednak nie był nigdy wymieniany w gronie zawodników, którzy po prostu tak jakby są najlepszymi zawodnikami w reprezentacji, o dziwo. A tutaj już widzimy, że Sebastian Szymański się pojawił. Co jest bardzo dziwne, bo jego umiejętności są o wiele, wiele lepsze. Jeżeli chodzi o profil, to nie jest już ofensywnym pomocnikiem, bardziej środkowym pomocnikiem. Jest wyceniany na 32 miliony. Jeżeli chodzi o historię, no to w Napoli, tak jak my mówili, że w pierwszym sezonie zagrał na 6,61, rozegrał 8 pełnych meczów, 14 z ławki, później 23 spotkania, czy z ławki 6,70. Liczba asyst i bramek nie była na tyle duża, żeby w ogóle zapisać się gdziekolwiek w żadnych annałach. Kolejny mecz, 30 spotkań, 6 bramek, 4,701 też brakło, żeby dostać się do tych najlepszą średnią w lidze. I w kolejnym 26 spotkań, 8 z ławki, 7 asyst, 1 raz zawodnik meczu, 7,05. I jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, 7 meczy w podstawowym składzie, 4 z ławki rezerwowych, 6,99. To jest wszystko za mało, żeby pojawić się... Przepraszam. Żeby pojawić się po prostu w tych średnich, najlepszych ligach, na jakiejkolwiek pozycji. Żeby szał, może jeżeli by dobrał sobie mniej mocny zespół, może by więcej grał. Ale przynajmniej jest bardzo pozytywne zaskoczenie. 3 lata później Piotr Zieliński wciąż jest w lidze hiszpańskiej, wciąż Barcelona. Tutaj się nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o występy w reprezentacji, 104 mecze, 13 bramek, czyli razem z Szymańskim reprezentowali cały czas te barwy. Poza tym się nic więcej nie zmieniło. Jeżeli chodzi o historię, tutaj w Barcelonie zaczął grywać częściej, bo 20 spotkań, 5 z ławki, 3 bramki, 4 asysty, 7,10 średnia. No też nie pozwoliła na to, że się pojawi. W kolejnym sezonie, ja sobie sprawdzę jeszcze ten sezon, czy dostał się, czy nie, ale to jest chyba za mało spotkań. W kolejnym, chodzi mi o ten sezon, 7-13, gdzie rozegrał 16 spotkań, 7 z ławki, 5 asyst, tutaj już zaczął grać całkiem nieźle, także wow, mamy zawodnika w topie. I tutaj, jeżeli chodzi o ligę, no to 8 meczy, 10 z ławki, 7-0-6, tak jak mówię, że tutaj to będzie za mało, jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, w średnich ocenach, gdziekolwiek się dostać, tu to od 7-20, 7-30 zaczynają się po prostu średnie. I myślę, że wydaje mi się, że widzimy się za kolejne 3 lata. Tutaj Barcelona już nie jest cały czas pierwsza, jak widzimy to Real Madrid.
przejął pałeczkę pierwszeństwa. Raz się udało Atletico Madryt zdobyć mistrzostwo. I przechodzimy dalej. I w wieku 31 lat, teraz sobie zerkniemy dokładnie, Piotr Zieliński wreszcie pokazał, na co go stać. Zanotował 16 asyst w sezonie. Ja podejrzewam, że gdyby wybrał jakiś troszeczkę słabszy zespół od samego początku, to takie noty by miał. Jeżeli chodzi o... Wróćmy sobie do niego, przejdźmy sobie. Jeżeli chodzi o niego, no to po sezonie, gdzie rozegrał 11 spotkań, 6,81 w lidze, 10 z ławki rezerwowych. I tutaj miał też 9 meczy, 10 z ławki rezerwowych, czyli nie był tym podstawowym zawodnikiem. I jeżeli chodzi o Villarreal, tutaj już rozegrał wszystkie spotkania, 9 bramek, 16 goli, 8 razy zawodnik meczu. Jeszcze nie sprawdziliśmy sobie właśnie zawodnika meczu, czy przypadkiem gdzieś tam się nie dostał. Tak jest, był najwięcej razy zawodnikiem meczu, także gratulacje, gratulacje. Jeszcze statystyki zawodników. Najwięcej kluczowych podań. Nie pojawił się. Najwięcej ślizgów na mecz to na pewno, nie najwięcej driblingów na mecz. Tutaj też raczej się nie pojawi. Ale w asystach się pojawił, także jest się z czego cieszyć. Wracamy sobie do Piotrka. I jeżeli chodzi o informacje, tutaj się nic nie pozmieniało. No, raczej podejrzewam, że jakby grał u nas w klubie, to by się coś mogło zmienić. Tak, tutaj raczej to jest doświadczony pomocnik. Jeżeli chodzi o historię, no świetnie. Może sobie nie poradził w Barcelonie, ale przeszedł sobie do Villarrealu. I tutaj zaczął świetnie grać. I widzimy się w ostatnim sezonie Piotrka Zielińskiego. Jak tutaj zamierza przechodzić w 2030 roku na emeryturę. Jeżeli chodzi o reprezentację, rozegrał 124 mecze, 15 bramek. Bez występu w reprezentacji młodzieżowej, jak wiemy, ten początek kariery miał bardzo ciężki. Piotrek. Jeśli chodzi o profil, to przed emeryturą wygląda tak, no już słabo te fizyczne. Nawet The Green to jest francuska Ligue 1. Już nawet został wystawiony na listę transferową. A po tym świetnym sezonie w lidze hiszpańskiej, w następnym sezonie zagrał 12 meczy, zagrał słabo 6,51. Do The Glimp został wytransferowany, gdzie troszkę w rezerwach pogrywał, troszkę też w głównym składzie zagrał 20 spotkań, ale 6,57. Czyli jeżeli wcześniej by po prostu w tej Villarreal zagościł, chyba te jego średnie byłyby lepsze. Na koniec kariery ma strasznie fatalny, no i w ostatnim sezonie rozegrał jedno spotkanie w niższych ligach, 15 występów, 3 bramki, 6 asyst, 7,60, czyli jeszcze mógł grać na wysokim poziomie. Ogólnie jeżeli chodzi o podsumowanie, to spokojnie można go brać do najmocniejszych zespołów. Na pewno jeżeli nawet nie będzie podstawowym zawodnikiem, często będzie wchodził z ławki rezerwowej, daje świeżość zespołowi. Rozgrywa całkiem niezłe, bo te noty są naprawdę przyzwoite na poziomie powyżej 7. A podejrzewam, że jeżeli by na przykład tak zamiast do Barcelony poszedł do Villarrealu, to one byłyby cały czas takie same. Naprawdę gratulacje dla Piotrka. Uważam, że przynajmniej mamy jednego bardzo klasowego, oprócz Roberta Lewandowskiego, mamy drugiego zawodnika bardzo klasowego. A ja zapraszam do kolejnego odcinka, jeżeli ktoś ma ochotę konkretnych zawodników zobaczyć, niech pisze w opisie. Na pewno zrobię filmik. Trzymajcie się.